Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Farming Sotor 22, flet na osadzie, odpalamy cipka, nie no, ciapka i ruszamy. Może przydałoby się jakiś bieg wrzucić. Dobra, szósteczka i jedziemy. Jedziemy oczywiście z nawozem. Muszę rozrzucić trzy pola i łąkę, o. Dobra, zacznę odtąd. Zobaczcie, czy to szeroko daje. No nawet tam. Teraz zobaczysz tam. Dobra. No. I widzicie, jest wtorek 9 maja, jak ten odcinek nagrywam, więc... Długa przerwa była między odcinkami z tej serii. Że nawet jak wbiłem. Już nawet nie pamiętałem, że miałem w ogóle kupioną pewną rzecz, którą zobaczycie w dalszej części odcinka. Nawet nie wiedziałem o tym. No, po prostu zapomniałem. A wystarczyło, że tylko na sklep przebiegnąć i zobaczyć. Ale tak wyszło, że zapomniałem. Że nie chciałem się biegnąć na sklep i to był mój problem. Dobra, rzucimy sobie tutaj na łąkę też na wóz. Automatyczna dawka oczywiście jest ustawiona 65 kg, bo trawa nie wymaga dużego azotu, więc w miarę sprawnie to powinno pójść. Oczywiście później będziemy się bawić tym nowym nabytkiem, który stoi na polu. I już stoi na polu. I to nie jest ciągnik. O, patrz, kostka ta jeszcze została tu. Kostka siana. No to fajnie. No i dawno nie nagrywałem odcinek z fleta, no bo nie było kiedy. A to wszystko było wtedy nagrywane na majówkę. No i oczywiście przed majówką, tak. Parę tam odcinków. Nie wiem w sumie nawet ile. Ale dosyć dużo było. No i... Czwartek, zobaczycie ten odcinek. A już jutro w piątek. A już jutro w piątek zapraszam was na Felsbruna. Już na pewno będzie Felsbrun wrzucony. Nowy odcinek. Bo już mam go nagrane. Znaczy, no ogólnie nie mam nagranego, ale... Ale dzisiaj jest wtorek 9 maja, 18.50. Znaczy nawet nie ma jeszcze 18.50, więc... Więc jeszcze jest dużo czasu, ale to tam trzeba będzie czas przewinąć. Dobra, to się da. Wstać jeszcze nie muszę tego lejka nawet wyłączyć, bo się sam wyłączę. Jak złapię trochę nawozu. No, bo to tak jest, w tym modzie tak jest zrobione, że się wyłącza. Żeby na kask nie robić. No i tak to wygląda. A teraz zrobimy sobie taką rzecz. Wy wiecie jaką. O, dokładnie o to mi chodziło. Dobra, zrobię tu jeszcze... Nie, już nie zrobię tego przejazdu. Dobra, i na 3 razy będzie pole? Nie, no myślę, że nie. Myślę, że na 4 razy. Bo na raz tego raczej nie wezmę. No, na 4 razy, czyli góra i dół. No i dobra, wsiadam do kabiny tak zwanej. Jedziemy dalej. No, nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. Może i 25 minut, zobaczę. Zobaczę jak mi się będzie w ogóle nagrywało. Bo dawno nie nagrywałem odcinka głosowego. No wczoraj nagrałem choć balera, no ale to są mnie 20 minut. 20 minut. Potem to szybko wrzuciłem. No ten tydzień ogólnie jakiś porąbany jest. Ja się tam mogła, można było zobaczyć na kanale, że tydzień jest porąbany. W poniedziałek w ogóle z nienacka jakiś vlog się pojawił. We wtorek zamiast Felsbruna, zamiast Felsbruna pojawił się ten. Zamiast Felsbruna pojawił się Holbleron. No i tak, dziwny tydzień.
No tak, no przecież zapominam, że to jest na... Na biegach przeżygram. Więc on mi inaczej nie pojedzie niż na szóstce. Bo ja sobie biegi sam dostosowuję. Ale to nie masz. A z wałami to nie wiem. No dobra, powiedziałem, że będzie wałowanie, ale dobra. To... Tak pewnie powinien, to już każdy wie, że wałowanie będzie. Więc... Fajne wały, takie 3-metrowe, małe. Na pewno kto gra Farminga 22, to wie o nich. To są tylko takie, w sumie jedyne takie wały. Jedyne takie wały stare i małe na top 30. A więc tak to w skrócie wygląda. A załcik sobie rzucamy, bo trzeba. W poprzednim odcinku było dosyć ekstremalnie, w sumie można powiedzieć. Bo siódemka nie dawała rady z silnikiem. Najlepsze jest to, że ona niby sobie rady nie dawała na tym polu, bo miała dosyć duże problemy i tamtym. Ale na tym przed domem, tam za płotem, o dziwo, szła jak wściekła. Niby miała te swoje 60% slipu, czy tam 50, nie pamiętam ile już, ale sobie szła wtedy 7 pod górkę, tak? A z górki to wiadomo, 15 chyba. Nie wiem, jaka tam prędkość się było, ale chyba 15. Ale chodzi o to, że... Że tutaj strasznie się męczyła, a tam miała te swoje 60% slipu i poszła. No ale trzeba będzie myśleć nad jakimś nowym ciągnikiem. Jakimś troszeczkę większym. No, takim. Nie wiem w sumie. Jakim. Takim. Do 80 koni. Znaczy 80 koni minimum, o może tak. Do 100 chciałem powiedzieć. Może jakąś czwórkę bez napędu? Zawsze z napędem grałem. No, może. Może coś w tym stylu? Nie wiem, zobaczę, zobaczę. Pomyślę. Obornik się tworzy, więc to najważniejsze. A wiecie, co się wnerwiłem? Jak ja nagrałem te odcinki swoje i ten odcinek z orkiem, jak tutaj tylko wapno, co wapno zostawało, to wiecie o tym, że... Parę dni później, około tygodnia chyba? Około tygodnia była łatka 1.9.1 do farminga, która poprawiła to wszystko, nie? No to mówię, no chuj mnie strzeli. No ale no trudno. Stało się, to się stało i to. No i dobra. Jadę po jeszcze jednego lejka i będzie chyba już wszystko wtedy. A jeszcze tamto pole, dobra. Ja pierwszy teraz tam przejadę się. Brama otwarnięta. No wiem, że tak się nie mówi, ale... Brama otwarta, więc... Przez podwórko. Tak też, jak się hamować nie chce. No i dobra, jadźmy na to ostatnie pole. Czy przedostatnie? W sumie to ostatnie, ale tutaj przed domem będzie ostatni nałożony. Nie wiem, ile zwałuje. Nie obchodzi mnie to. Jedno pole na pewno chcę pokazać, dla mnie wałuje. Na które właśnie się wybieram. Już mamy 10 minut, więc zanim ja to zrobię nawóz, to będzie 15 minut nawozu. No i wtedy myślę, że około 15 wałowania będzie odcinek zaliczony. No ja chciałbym dusić tą serię, ale no nie da się, no bo widzicie jak jest. Przecież ja bym chciał w sumie Balerona dusić, żeby go jak najszybciej tam dokończyć. Wiadomo, że tam jeszcze dużo zostało rzeczy do zrobienia, no ale wiadomo, tak? Im szybciej się zakończy, tym lepiej dla mnie, bo będzie wtedy jedna seria mniej. Z 22 i wtedy
po zakończeniu Palerona będę mógł zwiększyć sobie serię inną na przykład, tak. Nie powiem wam jaką, bo ja sam nie wiem jaką. Myślę, że po zakończeniu Balerona, to będzie grudzień, myślę, że do grudnia jestem w stanie wyrobić się. Jeżeli odcinki dwa razy w tygodniu były. Bo jak raz na 3 tygodnie, tak jak było wtedy, to za cholerę nie jestem w stanie. Znaczy 2 razy w tygodniu, bo ale rocznie zdarza tylko jak jest jego koli, tak? A tak to zazwyczaj raz w tygodniu jest balerun. Właśnie to jest dobre, że mam ten swój system i nieraz się dodatkowo się nie zdarzy z balerona. Wiadomo, że największy przeskok jest między... Zawsze największy przeskok jest między jesienią, czyli październikiem, a w sumie kwietniem. Bo najwięcej kasy się sobie zarabia. Bo wiadomo, zima, tak. Wiadomo, jak to jest zima. I przewijanie czasu, a przewijanie czasu to się równa pieniążki. No bo mam przecież tam 4 panele słoneczne. Chyba 4, tak, 4. I przecież wiatrak za 70 tysięcy, no to... Myślę sobie, że tutaj też sobie postawię coś. Może jakiś mały wiatraczek. Fajny. Dobra, 92 kilo. Taki fajny mały wiatraczek tutaj jest, oryginalnie. On tam chyba 11400 kosztuje. Taki fajny, malutki wiatraczek, jakbym sobie go postawił, to myślę, że spoko by było. Zawsze to te... Powiedzmy, jakby nawet... Ten głupie 200 zarobił dziennie. Dziennie, no czyli miesięcznie, o może tak. Coś napisało, że miesięcznie chyba 1000 zł. Powiedzmy 1000 zł miesięcznie to już fajne pieniądze. Jak na tę serię to zarobisty. Tylko za to, że przebijesz czas, no to nie jest, jest tylko popływać, tak. Powoli będę musiał myśleć też na paszowozem. Bo siano mam, znaczy no nie mam siana, ale słomy też nie mam. No na razie niestety muszą tak być karmione moje krowy na sianie. No bo nie mam. Nie chodzi o to, że TNR-y nie mam, no bo nie mam. Ale paszowozu nie mam. A żeby mieć paszowóz, to trzeba mieć pieniądze, tak? A żeby mieć paszowóz, to trzeba mieć składniki. Czyli składniki to trzeba przebijać czas. Będę musiał postawić sobie 2 stogi. Prawdopodobnie. Jednego na siano. Jednego na siano, a drugiego na słomę. Bo muszę sobie takie coś ogarnąć, no bo przyrzekłam te MRV6. No szoferka mam, więc... Więc kiszonkę sobie wrzucę, a kostki do paszowozu? Myślę, że spoko, fajna opcja była, takie coś. Dalek nie będę robił, no bo nie mam takiej trasy. To raz, a dwa, że chcę się pobawić trochę kostkami w tym farmingu. Bo zawsze chciałem się bawić tymi kostkami, ale to zawsze mi to uciekało na seriach. Pamiętam, że w 17 na odbylaka się bawiłem. Kostkami się bawiliśmy. To pamiętam, że tam się zawsze bawiliśmy. Sigma i zawsze kostki się zbierało. To pamiętam, zawsze było. Dobra, 160 kilo jeszcze. Spierdziela ten nauczek, cholera. Stały 2 przejazdy jeszcze tu, ale kurde. Zbraknie mi tego nawozu, a idźmy. Od razu sobie to dorzucę, bo potem po odcinku zapomnę. Bo zaraz przecież rozsiewać będę rozkinał, więc muszę to od razu dosypać sobie nawóz i dorzucić. Bo potem jak już od razu nie dorzucić, to już wtedy zapomni. Wtedy już zapomni, że ty coś tam rzucisz. Że coś zrobisz. Nie ma jak to zarać.
Jak nie zrobisz od razu, to potem już tego nie zrobisz. To ja mam problem. To jest takie życiowe. Wiem sam po sobie, bo jak od razu nie nagrasz odcinka, to wtedy już. Wtedy już jest ciężko. Coś wiem o tym, bo miałem tak wczoraj. Chodzi mi bardziej o Facebruna. Że wrzucałem. Wrzuciłem tam ze 20%. No i kuzyn napisał, czy nie chce przyjść na piwko. No dobra, to mówię, no to przyjdę, nie? A że akurat mówię, no dobra, ten film się będzie długo przecał, bo Facebrun dużo ważył. Bo to był ten składany film. Ale to nie chodzi o to, że składany film, tylko chcę powiedzieć wam o tym, że miałem mało czasu, aby wrzucić Facebruna. Dlatego wrzuciłem sobie choćby Lerona dziś, w sensie dziś jak ja to nagrywam, tak? Dlatego wrzuciłem choćby Lerona na wtorek, a nie na środę. Bo fizycznie bym się z odcinkami nie wyrobił. Jakbym miał, no jak, w sumie jakbym nie poszedł, to tak, jakbym nie poszedł, to tak, to bym zdążył. Jakbym nie poszedł, to bym zdążył wrzucić Facebruna i by wszystko było według planu, ale to wtedy, ale dobra. A przynajmniej będziecie mieli taką premię, że dwa Facebruny będą koło siebie praktycznie, tak? Bo będzie środa i piątek Facebrun, więc nawet trochę lepiej. No i dobra, lecimy z tym nawozem. Dziękuję za nawóz. Robota zrobiona. 17 minut. No gdyby nie ta dosypka, to bym by. To już bym z wołami latał. Jest 19:00. O kurde, no właśnie nie wiem. Chyba pójdę sobie coś z wojskiej dwójki nagrać, no bo Felsbruna. Albo z wojskiej dwójki, albo z 15 w sumie. Timelapsa mogę nagrać. Bo z Facebruna mógłbym, ale to nie wiem, czy zdążę w ogóle Facebruna ogarnąć. Bo teraz jest najgorszy okres. Czyli między. No, czyli tak jak mówiłem, między. Najgorszy okres jest zaraz, bo jest między. Bo tam jest między. Jak to jest? Między jesienią a wiosną. To jest po prostu przebijanie. No. Przewijanie czasu, a przewijanie na sezonie to jest cholernie długi czas. Dobrze, tam mam w miarę karmienie ogarnięte, że tylko podrzucam sobie belkę i ciul, tak? I wlewam wodę. Ale to strasznie długo czasu schodzi i potem. No mówię, takie przewijanie to jest dużo czasu, zajmuje. Zresztą, kto gra farminga, to. Znaczy, jak ktoś gra tak sobie, tak o, dla siebie, no to tam nie ma różnicy, tak. Wiadomo, że wy sobie ustalacie mapę, mody i jak chcecie grać, tak. A wiadomo, że pod odcinki to jest troszeczkę gorzej. Bo już trzeba kombinować, co zrobić, żeby nie było nudno. Dobra. Nie na wstecznym, synek. Nie wiem, czy te wały to był dobry chyba za 700. Wiem, że są małe, ale większego ciągnika nie mam, żeby pociągnąć coś większego. Więc na razie będziemy się męczyć z tymi wałami. A jak długo, to nie wiem. Oby jak najkrócej, tak? Bo wiadomo, wałowanie fajna rzecz. Ale nie takimi wałami. No to prawda, jadam 15 na godzinę, no ale. Ale jednak jechać 15 na godzinę. Dobra, w sensie chodzi o te metry, bo to jest 3 metry, no tak jak siewnikiem, tak. Chociaż teraz mam jeszcze małe pola, to okej, ale w przyszłości, jak już będą dużo większe pola, no to już na pewno tych wałów nie będę miał, no wiadomo. Tak. Może jakiś fajny stary Jonder tutaj wleci na serię, no nie wiem. No może nie Jonder akurat, ale.
Ale coś masz, myślę, że coś fajnego można tutaj pokminić na tej serii. No i dobra. Tutaj wałowanie. Trzeba to jakoś ładnie tutaj zwałować, to jest na trzy poprzeczniaki. Jakby było miejsce na wracanie, bo nie ma miejsca na wracanie, to jest chuj. No i dobra. Lecimy dla badań. Fajnie idzie to wałowanie, niby te 3 metry, ale tak jak mówiłem, no bo są małe poletka, tak? Dlatego to fajnie idzie. Bo jakby nie było małych pól, no to by mi się nie chciało takim sprzętem wałować, przyznam szczerze. Zresztą to nawet chyba każdemu by się nie chciało. Wałować jak wałować, ale oglądać to. Przecież z tym, żeby to obejrzeć, to trzeba to nagrać, tak? Więc to. Jeżeli ja bym się katował, to jeszcze was bym katował o tym. A tak widzicie, sobie 15 na godzinę. Fajnie idzie z tymi wałami. Te 30. O! Żyda zostawiłem. Ale jednak nie. Znaczy się był mały żyd, ale nie będę go poprawił, bo nie chce mi się. Te wały się na drogę składać powinno, ale nie będę ich składał chyba. Chyba takie po asfalcie przeciągnę. Nic raczej się nie stanie. Jeszcze, no wiadomo, że farmy były niecałe, ale w sumie też ich nie składa, tylko się ciągnie. Dobra, nie będę kombinował. Wałujemy. W sumie nie wiem, jakie pole zwałować. Czy tą czwórkę jest pod górą z tym supem? Chyba tak, bo tam będzie troszeczkę ciekawszy teren niż kogoś. Chociaż nie, bo ostatnio pokazywałem wam siewy na tym polu właśnie. Na tym polu, a koło gospy nie pokazywałem. Więc chyba koło gospy sobie zwałuję te po lewej, te 31 pole. Pole 31 sobie zwałuję i będzie dobrze. No, 30 to jest fajny sprzęt. Idzie jak wściekła. Na szóstce, chociaż niepotrzebnie taki wysoki bieg w sumie, ale daje radę. Gdy daje radę, to czemu nie? No, jeszcze jedno kółko. No tak, jeszcze jedno kółko i będzie pole zwałowane. I tak jak to szybko idzie. No bo to prędkość robi robotę. No i tak jak mówiłem, przez to, że są małe poletka, to idzie. No bo jakby to nie było małe pole, no to trochę bym zajeździł. A o to mi właśnie chodziło, żeby to szybko zagarnąć. No, wiedziałem, że wałowanie to jest fajna robota. Na tej serii będzie chciał mi się wałować bardzo mocno na odcinkach. No bo fajny sprzęt, tak? A może tak wam trochę pokażę ten sprzęt, żeby nie było, że mówię, on nie ma, nie pokazuje go wcale. No i nawet dosyć realnie to wygląda, jak sobie skręcają te wały. A ja to mogę podnieść, ale to nic nie daje. Albo co, chyba się tylko... to tylko zawsze będzie podnieść, serio. A ciekawe, jak będzie podniesione, czy ja będę mógł wałować. Tak, będę mógł wałować, dobra. To ja tylko sobie zaczep pod tym unoszę. No i dobra. Dobra, jadę na pole. Przed gospą, albo koło gospy. W sumie to... Nie, koło gospy, bo przed gospą to by było pole numer 4, czyli tam, gdzie była... Tam, gdzie była kieszonka. O! Jeźdź mnie tos. Dobra. Wiem, że nie mam dostępu do tego terenu. Niestety będzie mi to wrukać cały czas, ponieważ gdy teren nie należy do mnie, a wały tak jakby cały czas chcą wałować. Więc nawet mi to ani opuszczenie, ani ponoszenie nic nie da, więc niestety musi to wyskoczyć. No ale pewnie jakby wały złożył, czyli się rozłożył, jeden za drugim pociągnął, bo widziałem, że się da. No to
To pewnie by nie rozkliwało, chociaż w sumie nie wiem nawet. Dobra. No i dobra, pole należy do mnie, widzicie, i to jeszcze raz prędkie spadła. No i będzie wałowany. Tutaj w sumie mogłem pod... Tak sobie później pomyślałem, jak już to bronowałem, że mogłem tu się wrócić z pługiem. I to chociaż spróbować jakieś zlikwidować, no ale dobra. Na razie niech tak jest. Kiedyś w przyszłości się zlikwiduje. Bo tutaj widać, że ten na moje pole aż chodzi. No i dobra. Nie mam pomysłu na nawrotkę, więc zawrócę sobie tak. W sumie najczęstsza moja taka nawrotka tutaj. Ale kruk, uciekaj. Najczęściej tak sobie nawracam. Na każdej serii, jak robię poprzeczny. Jak jest taki... No bo tak jest najszybciej chyba nawrócić. Czy najszybciej? No... Najmniej... kłopotliwe nawracanie, no może tak. No i klimacik jest tutaj w tym miejscu. Jakiś tam klimat tam ma. No i powiem wam tak, że trzeba dusić tą osadę też kiedyś. W przyszłości jak będzie więcej maszyn, to już wtedy bardziej mniej Polska będzie to seria, to wiadomo, tak? No ale to wtedy też... Zobaczymy, który to w ogóle odcinek będzie nowy. Bo to ja nic nie mówię, bo tu dużo rzeczy się dzieje. Dużo rzeczy może się wydarzyć przez ten czas. Może wcale już nie będę nagrywał na YouTube. No to różnie bywa, tak. Dziś nagrywasz, jutro nie. Tak to jest. Ja na razie nagrywam, no bo nie będę was zawoził przecież. Bo ja lubię nagrywać. A poza tym, jak je nagrywałem wtedy... Dosyć często mi się nie chce. Ale później przychodzi taka pora dnia. Że dosyć często mi się nie chce nagrywać, a potem przychodzi taka pora dnia. Że kurde... Jednak mam chęć, żeby sobie nagrać, tak? Tak w sumie codziennie mam prawie, że... Ale chodzi o to, że zawsze wykorzystuję czas, gdy mam wolną chatę. Bo tylko wtedy mogę nagrywać odcinki głosowe. No wiadomo, że w 15 to tam wyrąbane. Ponieważ w 15 wyrąbane, ponieważ gdyż to są te lepsze, więc mogę sobie nagrywać nawet jak mam pełną chatę, więc to tam tylko zależy od... 15 to jest tylko chęć, żeby wejść i odpalić save'a. To jest tylko taki jest wymóg. No, z 15 to tak wygląda, że tylko trzeba mieć chęć, odpalić tę grę i save'a. Bo tak to wszystko się automatycznie robi. No i dobra, fajnie idzie to wałowanie. 19.12, więc mamy 32 minuty, tak? A 28, sorry. No więc chyba będę powoli kończyć. O, jednak przesadziłem trochę z tymi bałami. Troszeczkę przeszeroko pojechałem. Nie wiem, zobaczę. Czy już skończyć odcinek? W sumie jakbym teraz skończył, to bym miał troszeczkę... Troszeczkę więcej czasu na Felsbruna, tak? Żeby ogarnąć. No, nagrać to już może niekoniecznie, ale... Ale przynajmniej ogarnąć sobie save'a, tak? Że jutro tylko sobie wejdę. Albo w najgorszym przypadku w czwartek. I już tylko kliknąć nagrywanie. Tutaj trochę bardziej pod te drzewa trzeba podjechać. Żeby było tam zwołane. To wałowanie to jest jakieś takie, tak jak widać, byle jak jakoś to powałowanie.
No bo ja chciałem ładnie z kabiny te pojeździć, żeby nie było, której nie ma. A widzę, że trochę nawet za bardzo odjeżdżałem. Powinienem troszeczkę bliżej się mogę jechać, dlatego takie Żydy jakieś tu powychodziły. Ale dobra, niech tak już jest. Dowałuję te pole do końca i będę kończył odcinek. Bo mam 30 minutę. No a tutaj z wałowania zostało, ja wiem, 2 minuty. Może 3. I w kolejnym odcinku, bo to jest wałowanie. Takiego Żyda zostawił? Czy zwałowanie poziemne? Teraz już tylko chyba na... czekać. Teraz już tylko chyba czekać na... Masiano. Tak trzeba. Dobra. Dobra, będę kończył, nie będę przedłużał. Na razie, pa.